Siemaneczko kochani, witamy was na kanale Mortalcio Plus i lecimy z testem Jak dobrze znasz kobiety. Kochani, to jest nowy kanał, więc nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Lecimy po 500 000 subów. Zobaczymy, ile nam to zajmie, ale to jest dla was sekunda, a mi bardzo pomoże. Dzięki! Lecimy z pierwszym pytaniem, a wszystko przygotowała Kinga. I osoba, która będzie miała najwięcej punktów, zgarnia 200 zł. Let's go! Dobra, zaczniemy od czegoś, wydaje mi się, co powinniście wiedzieć. Co to jest, kochani, owulacja? O, afera. Ale to trzeba mamy wytłumaczyć? No. Ja chyba wiem. Dobra, Dominik, zaczynaj. Chłop nie umie doczytać. Posty, zacznij jednak ty. Ja napisałem takie słowa klucz, kali jeść, kali pić. Napisałem, że to nie jest kali jeść, kali pić. Chwilę przed okresem, że wtedy buzują hormony i ma się wzmożony popęd i że jest się płodnym. Owulacja to kiedy kobieta może zajść w ciążę w połowie cyklu, wtedy jest komórka jajowa, jest płodna. Kiedy możesz zajść w ciążę, bo te jajeczka, ten teg jest tego, żeby zapłodnić. Okay. Okres, gdzie kobieta ma największy procent szans na zajście w ciąży. Czyli wszyscy to samo napisali. No nie, na przykład ja nie wiem, czy bym Postiemu zaliczyła, bo Posty napisał, że jest to czas przed okresem, a to jest raczej tak w połowie, 13-14. W drugim tygodniu po. A ty Dominik w 10. Czy jeden dzień w przeciągu całego cyklu, gdzie kobieta jest jakby tak podobno najbardziej płodna. Jeden dzień? Ogólnie wtedy jest... No do 48 godzin się tak przyjmuje, ale generalnie zazwyczaj jest to jeden dzień. Teraz wydaje mi się, że akurat traficie raczej, Posty też. Ile wynosi średnio cykl menstruacyjny? Afera! Easy, nie chcę wam podpowiedzieć. A cykl menstruacyjny to jest od... Całość. Ja już mam odpowiedź. Prawdopodobnie jest zła, ale zobaczymy. Nie no, to nie ma szans, że pomyliłem jakby... Wiecie o co mi chodzi, panowie? Ja też wiem o... Albo dolna granica, albo full. Tak. To dawajcie wszyscy razem. Dobra. 3, 4, 2... 28 dni. Ja 5-7, strzelałem, że okres. A też miałem... ty masz 3,5 tygodnia. 3,5 tygodnia. Co? Co? No to dobrze ma też, 28 dni trwa około. Faktycznie. A kurna, czyli jak pomyliłem? Daję! A on tak. Co? A ten co? Czyli pół tygodnia to jest 21 7 plus... 21 plus 25! 4. Nie no, było bez punktu. No powinno być 4 tygodnie w zasadzie. Nie no, może trwać od 21 do 35 dni. Okej. Co oznacza 80, a co B w rozmiarze stanika 80B? Easy! Co? Aha, B wiem, ale... Ej, nie mam totalnie pojęcia. Nigdy w życiu takich cycków nie widziałem. Będę zaskoczony, jak miał to źle. A ja nie! Od Micha. Od dwóch cycków. No ale co oznacza 80, a co B? Że robię po prostu miseczki. Ale no to co oznacza? Źle! Ale źle napisałem. No źle. Proszę, ja ładnie napisałem. Obwód, miseczka. O to chodziło? Obwód co? Tu, klatki piersiowej. Rozmiar, w sensie też jakby chodzi mi o obwód, to jest rozmiar, no i miseczka wiadomo. Ja napisałem, że B to jest rozmiar miseczki, a cyfry to jest obwód klatki piersiowej pod pachami. A dla was obwód? Nie, tak jak mierzysz na przykład pas, obwód pasa, no, tu obwód brzucha i mierzysz obwód tu. No, klatki piersiowej. No. Tak. Nie, pod. Każdy z was ma inną odpowiedź. Patryk ma obwód tutaj. Domin ma obwód tutaj, tak? No. A Posty masz obwód tutaj, pod pachami. Dajemy tą samą odpowiedź, na to się... Dobra, ja bym powiedział pod piersiami. Pod piersiami. Obwód pod piersiami, tak. A B miseczka. Tak. Dobrze. Ej, znamy kobiety. Czym różnią się paznokcie żelowe od hybrydowych? No i Posty ma przewagę. Jego kobieta pracuje w sklepie z paznokciami. Wchodzisz, kupujesz paznokcie. Żelowe trzeba robić pod taką lampą, że trzeba na początku ładnie ułożyć paznokcia i wtedy rozgrzać lampą, a hybrydowe to są takie stałe. Ej, to ja dałem totalnie na odwrót, ja dałem, że żelowe to są jakby lakierem, że może sobie robić i jakby w takich bardziej domowych warunkach, a hybrydowe dałem, że trzeba właśnie utwardzić pod lampą. Ej, też mam utwardzane, hybrydowe utwardzane, żelowe nie utwardzane. Ja dałem tak jak Domiku, że żel to formujesz jakby z żelu i utwardzasz pod lampą UV, a hybryda to mieszanka. Troszkę utwardzasz pod lampą, masz znacznie mniej niż żelowe. To samo on powiedział, o. A ty co, jeszcze raz? Ja dobrze, ty. Czekaj, czyli... ja też dobrze, ja mam. W sensie, że tak jak Posty powiedział. Ej, on gada jakby totalnie inne rzeczy, trzeba napisać stałe. Żelowe są na początku takie płynne. Ale lakierem. To znaczy stałe. Nie stałe. Stałe, że są bardziej stałe niż żelowe. Ja też mam napisane utwardzanie. Wszyscy macie źle. Ja! Co? Lakiery hybrydowe nakłada się jak tradycyjny lakier, to prawda, ale z tą różnicą, że trzeba je utwardzić. Na przy paznokciach żelowych przed tym jakby lakierem nakłada się jeszcze specjalny żel w tym celu, żeby nadbudować paznokieć lub go przedłużyć. Czyli i jak nie trzeba upadnić? Trzeba też. Aha. Co to są fiszbiny i do czego służą? Słyszałem takie... Wiem! Fiszbiny? Tak. On googluje! On googluje! On googluje! Oddawaj to! Oszukista! To już mi jakaś fieranka. Coś takiego. Uważam, że fiszbiny to są ozdobne wiązania, które jakby się składają na różne materiały. Mogą to być ubrania albo na przykład jakieś inne po prostu tworzywa. No. Czyli to nie są falowane dekoracje dolnej części skinki? Nie, to są falbanki. To są falbany. Nie, przecież kolejnością idziemy. Nie, idziemy teraz. Szanujmy się, kurde, w tym odcinku, okej? Ale zabierzcie mu do kopii. Dobra, weźcie do kopii. No, teraz mów teraz ty. Ja mam chyba jednak źle. Słyszałem kiedyś to słowo i wydaje mi się, że fiszbiny to są takie ala rajstopy, które mają taki vibe jak siatka na ryby. To nie jest kabaretki? To kabaretki. Fiszbiny to inny rodzaj wave'u. A nie, myślę, że fish wave, może ma lampę. Ale chwilę to tutaj na górze ma napisane takie coś na ślub. Że w sensie jak jest ten welon, to jest jakby coś takiego. Ty, ale co mogło być do włosów coś? Michał ma dobrze. Źle. To są takie druciki wszyte w miseczkę biustonosza i ich zadaniem jest podtrzymanie biustu i nadanie mu odpowiedniego kształtu. Czyli to jest ten taki drucik, który teraz się tutaj fiszbinkowy biustonosz. Co to jest PMS? Co kurde, co to pytania? PMS? PMS, tak. Ogólnie trzeba zrobić później test kobietom. Jeżeli chcecie taki odcinek, zgarnę tutaj Kingę, Kasię, Polę i Maję i zrobimy im taki test, że będą miały 0 punktów, to dawajcie znać w komentarzu. Jak wszyscy będziecie mieli źle, to dam wam podpowiedź. Plus Mortalcio subscribe. Plus Mortalcio subscribe! Dobra, ja uważam, że to jest coś związanego z gospodarką hormonalną kobiet. Gospodarka hormonalna, nie? Ja napisałem pilates. No, a ty pilates, tak? Antykoncepcja. No dobrze napisałem jednak to słowo, nie myślę. Moim zdaniem powinno ten skrót być odwrotnie, że SMP i powinno iść tak, szeregowy Michał Wziął. Posty jako jedyny ma chociaż cokolwiek związane z tym słowem, z tym skrótem, dlatego że jest to zespół napięcia przedmiesiączkowego i są to hormony. Gdzie to masz PSM? Po angielsku pewnie. Premenstrual syndrome. Także ja bym ci dała tutaj pół punkta. No i to! Czym, kochani, jest badanie cytologiczne? No to zacznijmy od Michała. O Jezus, cytologia. Badanie na raka piersi. Badanie szyjki macicznej. Ja dałem komórki jajowej. To, to jest chyba badanie komórek. A ja napisałem, że to jest pobranie wymazu z pochwy w cenach analitycznych. Tak! No to w ogóle nie napisałeś tego. Ale to jest to samo. Słuchajcie, badanie cytologiczne jest to badanie dla kobiet, które powinno być wykonywane regularnie w ramach profilaktyki raka szyjki macicy. Yes! I co? Let's go! Patryk ma jakby super, ale ja właśnie... Pobranie rozmazu cytologicznego polega na wprowadzeniu, czyli jakby... Uznam ci to też. Pobranie wymazu, dosłownie mam to napisane. Dlatego mówię ci, że cię uznaję. Teraz pytanie, w którym kto będzie miał więcej i dobrze przykładów, ten wygra. Wymieńcie jak najwięcej znacie środków antykoncepcyjnych. I kto będzie miał po prostu więcej i te wszystkie będą dobrze, wygrywa. Ile macie? Nie powiem ci, na tym polega ta... Więcej niż 3? Dajcie mi się do... Ja mam 7! Czemu mówisz? Ja znalazłam jakby tak, no bo wiadomo, wszystkie nie znam, znalazłam 16. A co? Gościu, co napisał, niesamowite! Ale pomyślmy logicznie, tak? Zaczynając. Kondom na pochwę. Tak. Kondom na faceta. Jest. Tabletki, implant. Jaki? Taki, co na przykład tutaj. Aha, żeby. Jest u faceta, że możesz zawiązać jakby jajka. Ma znaczenie? To nie jest zawiązanie jajka. No nie wiem, jak to nazywałaś się, no że chodzi o to, żeby nie produkować. Wsadzanie nasieniowodu. To, no to o to mi chodziło. Wyciągnięcie. Nie, to nie jest. Ale antykoncepcja też jest! To nie jest antykoncepcja. Tabletki po 48 godzin. To jest antykoncepcja. Ale jak możecie to liczyć, skoro to nie zapobiega zajściu w ciąży? Zapobiega właśnie! Jest jako antykoncepcja zaliczana. I kastracja. Nie, no to jest... Nie jest antykoncepcja. Tylko gości sam są kastracja, niesamowite. Chłopie, kastracja! Ja teraz proszę o ciszę. Nie, proszę mi wytłumaczyć, jakim sposobem to nie jest kastracja, skoro specjalnie się psom na przykład obcina jajka, żeby nie zachodzili. Ale... Nie, poczekaj. To się robi z miliona powodów i między innymi jest wynikowym tym, że nie może zajść w ciążę, ale dla mnie, i tutaj chciałbym zapytać resztę uczestników, bo się tym interesuje akurat kastracja psów. Kastracja, no to masz jakby dla zwierząt. Ja nie wiem, czy zaliczać wam te męskie, dlatego że w zasadzie... Jak dobrze znamy kobiety jest odcinek. Zawiązanie jajek to ja bym nie dała. Jaj kobiet! Wazektomia to antykoncepcja też dla kobiet. Mam 5 punktów. To masz 4. A napisałeś wazektomia? No kastracja. Tabletki po 5 punktów. 5 punktów, lecimy tu. Prezerwatywy. Tak. No to jest. Tabletki antykoncepcyjne są. Kalendarze. Nie uznamy tego. Nie, halo. Jak? Kalendarzyk to jest normalna, naturalna. Szacuje się, że skuteczność kalendarzyka małżeńskiego jako metody antykoncepcyjnej jest taka, że aż od 14 do 40 kobiet na 100 wykorzystujących kalendarzyk zachodzi w ciąży. 60%. Od 14 do 40 zachodzi w ciąży. 70. A skuteczność metody stosunku przerywanego ocenia się, że od 10 do 35 na 100 zachodzi w ciąży. Jest! Mam punkt! 6! Stosunek przerwany w dalszym ciągu jest stosowany jako metoda antykoncepcyjna. Dobra, okej. 6 punktów mam. Dobra, Kinga, tam tak, żeby było. Te prezerwatywy, tabletki, kalendarzyk, tabletka dzień po, są tabletki antykoncepcyjne wcześniej, stosunek przerwany i najskuteczniejszy brak stosunku poprzedniej nocy. Brak stosunku poprzedniej nocy? No co najlepsza antykoncepcja! Brak seksu, nie? No dobra, jest, no masz 6 punktów. I teraz tak, z tych co znamy, implanty, prezerwatywa, trwała operacja, napisałem związanie jajowodu, trwała operacja, kalendarzykowa, jeszcze uwaga, zastrzyk i spirala. Spirala i zastrzyk. Antykoncepcyjne. Co to spirala? 7. Tabletki po, tabletki przed, tabletki antykoncepcyjne. To nie, tabletka przed i antykoncepcja to jest to samo. Nie ma szans! Tabletki przed, tabletka przed. Prezerwatywa dla kobiet i ja napisałem operację dla faceta, czyli ta wazektomia. Okej, czyli generalnie możesz nie wymielane mniej punktów niż Posty. Na pewno. Posty wygrywa tą konkurencję, moi kochani. Dobra, szybkie pytanko, czym wypełnia się usta przy powiększaniu? 3, 2, 1. Pas hialuronowy? Ej, jaki? Afera, napisałem botoks. Botoks to się tu wszczykuje na czoło. Przecież zapomniałem, jak to zrobić. Wszyscy mają dobrze oprócz afera, no nic. W której porze dnia bierze się tabletki antykoncepcyjne? No wieczorem przed snem. Okej. Kurde, dałem rano, ja nie wiem. W zależności od kobiety, kiedy wzięła poprzednia, powinno się o tej samej godzinie codziennie brać. Po obiedzie. Dobrze, ma jedna osoba. No której ja? Patryk. Tabletki bierze się kiedykolwiek się chce, o której godzinie, ale ważne jest, żeby... Z czym wiąże się słowo den? Den? D-N. To jest skrót, ale też jakby tak się oznacza to. Często związane z rajstopami damskimi. Ktoś nam podpowiedziała. Podwozie pod rajstopami, w sensie tutaj, o. Podwozie? Okej, czyli jakby... Podwozie? No tu, ono na podwozie, nie? No. Ja napisałem, że to jest związane z wysokością albo długością. Okej. Rodzaj rajstop, które są niewidoczne, wiesz, takie, no żeby po prostu te rajstopy były niewidoczne. Rajstopy w kolorze skóry. Mam dla was coś i to może wam podpowiem. Zawsze jest oznaczenie rozmiar, den na opakowaniu właśnie rajtuzek. Den jest to skrót od słowa denier, które jest oznaczeniem jednostki gęstości liniowej włókien syntetycznych. Mówiąc prościej, im mniejsza grubość, im mniejsza wartość den, tym cieńsze są rajstopy. Co to jest menopauza? Easy. Po niej kobieta już nie może zajść w ciążę. No na starość jak kobieta nie może zajść w ciążę. Kryzys wieku średniego. Kobieta przestaje mieć okres, ale w trakcie ma kryzys humorku. Ja napisałem, że to jest stan hormonalny w okresie życia kobiety spowodowany wiekiem, który ma wpływ na jej płodność. Czyli wszyscy mamy to samo. Dobrze macie. To akurat było najłatwiejsze pytanie dzisiaj. Tak. Dobra, tak. Ostatnie pytanie i przechodzimy do następnej rundy. Szybkie pytanie, na której odpowiedź możecie powiedzieć tak albo nie. Czy można przedłużyć dolne rzęsy? Ej, panowie, wydaje mi się, że to pytanie jest trudne. Ja nie. Ja też dam nie. Ja też nie. Bo to takie podchwytliwe. Jest podchwytliwe i generalnie mało osób to robi, ale można przedłużyć dolne rzęsy. No to teraz tą stronę podchwytliwe. Uwaga, podliczymy punkty. Także Patryk wygrywa pierwszą rundę, a my przechodzimy szybciutko do kolejki. Kochani, czas na rundę drugą, która polega na dopasowywaniu nazw do odpowiednich przedmiotów. No i pierwsza część drugiej rundy polega na dopasowaniu nazw butów do wyglądu. Także otwórzcie oczy i... O jest! Nie potrzebujesz. Są szpilki i szpilki, faktycznie. A jest szpilki i szpilki. Meliska to jest kawa, taka herbatka. Szułenka? Ej, ale... Co to jest? To wygląda jak bafle! Tak. To do Expedrilla pewnie. O kurde, daję, nie interesuje mnie. Jak ktoś będzie miał wszystkie dobrze, dorzucam 100 dla tego. A wiesz, że miałem to powiedzieć, żebyś to zrobił? I nikt nie oszukuje, ja teraz pokażcie do kamery wasze odpowiedzi, żeby nie było, że oszukali. Nie patrzcie na swoje. Jedynka z trójką u mnie są zamienione jakby. Pierwsze budki są to szpilki. Jest! A ty zmieniłeś! Te buty Espadrille są to Oxfordy. Jest! Co? Serio? Mam Oxfordki! Nie mów, że to są czułenka. To są czułenki. Yes! Yes! Co? Mam 3 na 3. Ej, to już będę miał 0 na 10 chyba. Baleriny. Czwarty, to są baleriny. Mam wszystko dobrze. Numer 5, kozaki. A to dobrze. To są mokasyny. Szósteczka mokasyny. Ej, dobra panowie, spieracie się 33 zł każdy na łeb, jak mam dobrze wszystko. Uwaga, siódemeczka. Chowaki. Oj, dupa. To są chowaki. Dupa blada. Ja chyba już mam 0. Ósemeczka są to espadryle. Ja dałem na opar. To espadryle z kodakami? Tak. To są botki. To są botki. Meliska, bo są najbardziej takie łagodne i uspokajające. Nie sądzicie panowie? Ej, ja rozumiem meliski, patrz. Dobra, kto ile ma punktów? 3 na 10. Ja 4 na 10. Tyle co mieliśmy wcześniej w poprzednich rundach. Ile masz? 5. 8. Wow. O, kochani, czas na drugi segment drugiej rundy. No i teraz będziecie przypasowywać nazwy do rodzaju biustonoszy. Co? Jest sportowy czy nie? Jest sportowy. Pewniak jeden. Znaczy ja na przykład nie wiem, czym się różni bardotka od branetki. Ty w dwójce dałeś pusza? Choby pakiet to jest wypchane. Co? Co? Przecież to do karmienia przecież to jest. To puszczałam! Czy to logika się przyjmuje do kamienia? Numer 1 jest to samo przylepne. Tak jest. To każdy. Mucha tak zwana. Numer 2. Braletka. Bardotka. Balkonetka. Jest to bardotka, balkonetka. Jest! Numer 3. Braletka. Jest to braletka. Jest! Numer 4 jest to pusza. Piąteczka sportowy i 6 biustonosza karmienia. 6 na 6. To ma 6. Ja mam 2. 2? A tak! Panowie, tu mam 6 na 6 i na biustonoszach to ja się znam. Ostatnia część drugiej rundy, proszę zamknąć oczy. Co teraz dopasowujemy? Ja myślę, że dalej fryzury. Fryzury możemy dopasować teraz rodzaje make-upu. O Jezu. Teraz macie rzeczy, które są takie, które możecie dotknąć. Piszecie sobie po prostu kolorystycznie, czyli kolor równa się to i to. No i możecie otworzyć może, żeby zobaczyć waszą reakcję. O Jezu, byliśmy blisko. Zapraszam do dyskusji. Panowie, ciężkie. No i piszecie sobie białe, zielone, niebieskie, czerwone. Giga łatwe. Te atomówki zostaną atomówkami. Co? No patrz! Ej, ale ty to kupiłaś, to nie są czyjeś, nie? Wyglądasz jak taki Deadpool czy coś. Zielone majtki, jakie daliście? Miami. Miami. Brazylia. Miami. A ty co dałeś? Fonks. I dobrze ma Patryk. Co? Stringi. A nie wiedzieliście, że po angielsku to stringi? Nie. Dobrze, 12 lat w Anglii. Także Patryk ma 1 punkt. Białe. Brazylian. Nie no, 3XL. Czyli ty dałeś Brazylian, ty bikini? Ja dałem Brazylian. Brazylian? Miami. Wszyscy, którzy mają Brazylianę są, jest to dobrze. Jestem królem. Majtki niebieskie. To na bank są Miami. Te niebieski są to majtki bikini. Co? Tak, właśnie, dlatego je wzięłam, bo to jest bardzo mylące, bo bikini zazwyczaj no, kojarzy się z takimi właśnie majtkami, no i drogą dedukcji to są właśnie majtki, które są oznaczone tutaj jako Maja. Nie złapałaś, bo mam czerwone bikini. Ja, masz 0 punktów? Dobra kochani, także mamy już jednoznaczny wynik, kto wygrywa dzisiaj nasz odcinek na swoim kanale. Czyli co? Powiem tak, dziękuję panowie, Kinia dziękuję. Subskrybujcie kanał Mortalcio Plus i widzimy się prawdopodobnie jutro. Yo!